Państwowy Teatr Lalki Tęcza otrzymał aż 3 nagrody podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Złota Magnolia w Szanghaju. Rada Gminy Słupsk rozpoczęła swój urząd od odbioru zaświadczeń potwierdzających wybór i złożenia uroczystej przysięgi. Państwowy Teatr Lalki Tęcza otrzymał aż 3 nagrody podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek Złota Magnolia, który odbył się w Szanghaju. Słupski Teatr był jednym z 9 przedstawicieli naszego kontynentu i jedynym z Polski, który wziął udział w festiwalu. W dniach 6 do 12 listopada odbyły się w Szanghaju już 4. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych Złota Magnolia. Ten festiwal odbywa się w ramach wielkiego festiwalu, już 16. edycji festiwalu artystycznego sztuk wszelakich, jaki się w Chinach odbywa, ale z racji na ogromną pozycję teatru lalkowego w kulturze chińskiej od 4 lat wyodrębniono akurat ten segment kulturalny tego przeglądu, tego festiwalu dużego, czyli teatr lalkowy. Był to dla nas wielki zaszczyt, ponieważ jedynym teatrem z Polskim zaproszonym na ten festiwal jest właśnie Teatr Lalki Tęcza ze Słupska. Oprócz nas było jeszcze 8 teatrów z krajów europejskich. Była to Austria, Niemcy, Hiszpania, Francja, Izrael, Rosja, Słowacja. Także były to znaczące kraje. I 4 teatry chińskie występowały, w tym szanghajski Teatr Lalki, który był gościem naszego festiwalu teatrów lalkowych krajów Unii Europejskiej w roku 2012. Była to 4. edycja tego festiwalu Eurofest 2012. No i skorzystaliśmy z okazji, że szanghajski teatr przebywał w tym czasie w Polsce. Udało nam się ich tu ściągnąć, zaprosić. No byli wielką atrakcją, w związku z tym, że teatr chiński lalkowy jest teatrem bardzo konserwatywnym, tradycyjnym, kultywującym swoją ponad 2000-tą już tradycję tego teatru, bo widzieliśmy w teatrze lalkowym, który się mieści w Ciros Plaza, w takim wielkim centrum, na 5. piętrze się mieści ten teatr i w holu tego teatru znajduje się jakby takie małe muzeum lalek. I tam były lalki, które wyceniono na wartość $100 000, takie właśnie z wykopalisk wspaniałe starochińskie. Także 4 teatry chińskie występowały, no i muszę powiedzieć, że odnieśliśmy tam wielki sukces. Staliśmy się teatrem tam rozpoznawalnym, znanym. Nasz spektakl Nieznośne Słoniątko uzyskał tam 3 nagrody. Statuetę główną Złotej Magnolii w kategorii najbardziej oryginalny teatr, spektakl tego festiwalu, najbardziej oryginalny, wyjątkowy spektakl. Uczestnicząc w konferencji takiej, którą zorganizowali uczestnicy w takim seminarium, po wykładzie, jaki jeden z jurorów mówił o roli i miejscu i znaczeniu w kulturze chińskiej teatru lalkowego, okazało się, że my musieliśmy być dla nich wyjątkowi, ponieważ oni kultywują teatr bardzo tradycyjny. Teatr, gdzie w zasadzie aktora nie widać, gra tylko lalka, aktor gra za parawanem. No, wśród tych 2 rodzajów teatru, teatr cieni jest u nich ogromnie preferowany. W samym kantonie szanghajskim jest 14 szkół teatru cieni. Azjatycka szkoła teatru ma to do siebie, że kładzie olbrzymi nacisk na tą tradycję, kultywowanie tradycji. Granie w taki sposób bardzo tradycyjny, za każdym razem wręcz można by powiedzieć tak samo. Moglibyśmy dojść do wrażenia, że oni troszeczkę jakby zaczynali odtwarzać, a nie grać. No Europejczycy, my tutaj w Polsce, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia mamy o tyle lepiej, że za każdym razem jest dużo inaczej, są inne techniki lalkowe. Tam aktor lalkarz z reguły poznaje jedną, maksymalnie 2 techniki. W Polsce, w Europie aktor lalkarz zna tych podstawowych 5 technik, czyli mamy kukłę, jawajkę, pacynkę, marionetkę, mapeta i potrafi się jakby zagrać każdym rodzajem lalki. I to jest na pewno duża różnica. Tak, i też różnicą jest to, że oni są strasznie perfekcyjni w tym, co robią. Każdy gest, każdy ruch musi być po prostu wypracowany do perfekcji, U nas jest taka, zostawiamy sobie taką dozę swobody jednak w tym, trochę improwizacji, trochę swobody, czego u nich nie ma i to jest jakby, no to też jest ogromna różnica, prawda, między teatrem azjatyckim a naszym. No jeżeli osobiście miałbym wybierać, to chyba wolę nasz system pracy, jednak jest bardziej twórczy. Tam mamy wciąż do czynienia z tym, że no nie możesz sobie pozwolić na pewne rzeczy, na które możesz sobie po prostu pozwolić w Europie, tak, grając w naszym tutaj europejskim teatrze lalkowym. No jeżeli chodzi o dopracowanie spektaklu, oni są perfekcyjni, tak jak Ania powiedziała, w punkt, praktycznie w punkt, a jeszcze żeby było śmiesznie, gdzieś czerpią z tych wzorców opery pekińskiej, tego chińskiego teatru, no dramatycznego, tak można powiedzieć, wręcz maskowego i mają coś takiego, że każdy krok lalki jest podkreślony takim uderzeniem w talerz. Po 10 minutach słuchania tego, no, dla nas może być to dość uciążliwe, my są do tego przyzwyczajeni, ale prawda jest taka, że ten pan od tego talerza musi mieć również wyliczony każdy rytm, każdy krok jest po prostu w punkt. Pracownikom i aktorom Teatru Tęcza życzymy kolejnych międzynarodowych sukcesów i obiecujemy, że już niebawem powrócimy tu z kamerą w poszukiwaniu kolejnych ciekawych informacji. W czwartek odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy Słupsk w 7. kadencji samorządu. Bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji Anna Formela, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyła radnym zaświadczenia potwierdzające ich wybór do Rady. Swoje zaświadczenie odebrała również Barbara Dykier, wójt gminy Słupsk. Na część oficjalną przybyli dyrektorzy szkół gminnych i kierownicy jednostek. W ich obecności radni złożyli ślubowanie i wybrali spośród siebie prezydium Rady, na której czele zasiadł Mirosław Klemiatu, który pełnił tę funkcję już wcześniej. Pani wójt również złożyła ślubowanie, po którym wygłosiła także swoje exposé. Wysoka Rado, gmina Słupsk musi dbać o zrównoważony rozwój, co oznacza, że obok tych ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych nie możemy zapominać o codziennych potrzebach naszych mieszkańców. Stąd chciałabym, abyśmy rozwijali, kontynuowali nasz projekt, który przybrał taką ładną nazwę Nasza Gmina to Rodzina. A w ramach tego projektu takie programy jak gorący posiłek dla każdego ucznia, kluby seniora, programy profilaktyczne, czy też karta dużej rodziny. Bardzo ważnym dla mnie zadaniem jest rozwój oświaty i edukacji. Już od przedszkola, a nawet bym powiedziała już od żłobka. To też jest inwestycja. Inwestycja w nasze dzieci, inwestycja w przyszłość. Barbara Dykier podkreślała również ważność inwestycji w infrastrukturę oraz współpracy z sąsiednimi samorządami. W trakcie pierwszej sesji tej kadencji ukonstytuowały się także komisje stałe Rady Gminy. Trzeba zaznaczyć, że w samorządzie gminy Słupsk nie zaszło wiele zmian. Wśród 15 radnych pojawiło się 5 nowych twarzy, 6 osób nie mając kontrkandydata otrzymało mandat bez udziału w wyborach. Barbara Dykier jako jedyna ubiegała się o fotel wójta gminy Słupsk i uzyskała ponad 90% poparcie mieszkańców. Niektórzy z radnych rozpoczęli swoją 7. kadencję, zasiadają więc w Radzie od początku istnienia samorządu. Co zrobić, by cieszyć się tak dużym zaufaniem? Wybrali mieszkańcy danych miejscowości, więc uważam, że zaufali im po prostu. No, zmiany zawsze jakieś są dobre, ale mówię, jest nas większość starszych stażem, więc ta współpraca będzie na pewno dobra, ponieważ nowi no, muszą mieć przynajmniej rok, żeby to wejść w to wszystko. A wydaje mi się, że tu razem, bo to są świetni ludzie też, będzie nam się dobrze pracować. Także tu nie ma żadnych podziałów politycznych, u nas nigdy nie było. Jest zrozumienie, jest zgoda, także nawet jak ktoś przychodzi, to mówi, że jest bardzo nudno tutaj na sesji, ponieważ nie kłócą się radni, nie? My sobie ustalamy pewne rzeczy na komisjach, jeżeli kłócimy się, to na komisjach, a już na Radzie to już jesteśmy z twarzą. No i to mi się podoba. Większość radnych była wybrana z komitetu wyborczego Barbary Dykier. Czy będzie ciężej sprostać mandatowi zaufania danemu przez wyborców? Zdecydowanie łatwiej, jak się miała większość w Radzie. Z mojego komitetu weszło do Rady 12 osób, 12 radnych. Z tym, że na szczęście w gminie Słupsk, myślę, że w takich gminach wiejskich nie ma klubów partyjnych, nie ma takiego partyjniactwa. Jest po prostu wybór, uszanowanie woli mieszkańców, spieramy się i pracujemy, już nie dochodzimy kto z jakiego komitetu startuje i rozpoczyna się normalna praca. Zapytaliśmy przewodniczącego, jak ocenia zmiany w Radzie, których de facto wiele nie było. Wyborcy podjęli taką decyzję o składzie rady i trzeba to uszanować. Natomiast dobrze jest też, że jest 5 nowych radnych. Zawsze świeża krew może wniesie jakieś nowe pomysły, nowe rozwiązania. Gdyby człowiek nie był zmotywowany, to pewnie dawno dał sobie z tym spokój. Natomiast sama ta gmina, sami ludzie, mieszkańcy motywują do jeszcze lepszej, wytężonej pracy. Ciekawym akcentem sesji był upominek. Andrzej Wolski, do tej pory najmłodszy w Radzie, wręczył długopis Grzegorzowi Winiarskiemu, który otrzymał mandat po raz pierwszy i teraz on jest tym najmłodszym. Żebyś zapisywał tutaj dobre myśli, jakieś dobre pomysły, które będą służyć Twoim wyborcom i ogółu do ogółu. Serdecznie dziękuję. Powodzenia. Powodzenia. Już od teraz nie mówić na mnie głowy. Zapytaliśmy najmłodszego radnego, co zadecydowało o jego wyborze do samorządu. Wydaje mi się, że byłem dość aktywnym sołtysem, no i wydaje mi się, że byłem rozpoznawalny tutaj w terenie. Nie tylko ja, ale jako cała wioska, bo pochodzę ze wsi Redencin, było nas wszędzie słychać, także wydaje mi się, że to zdecydowało. Kończąc pierwszą sesję tej kadencji, pani wójt i pani skarbnik rozdały obowiązkową lekturę radnym. Projekt budżetu na 2015 rok.